Już za 3 dni, pierwszy dzień września, w Polsce dzieci i młodzież usłyszą pierwszy dzwonek oznajmiający początek roku szkolnego. Podobnie będzie w polskich szkołach na całym świecie. Jedni przywitają go radośnie i z nadzieją, inni z obawami, czy pandemia znów nie pokrzyżuje edukacyjnych planów. Agata Konarska, witam Państwa. A jak wygląda edukacja polonijna na świecie? Jakie niesie korzyści i z jakimi problemami musi się mierzyć? O tym w dzisiejszej debacie Polonii 24. Zapraszam. A o sytuacji edukacji polonijnej porozmawiamy z naszymi gośćmi z różnych części świata. Są z nami dziś pani Barbara Wojda, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii. Dzień dobry, witam. Pani Edyta Iwanicka, wicedyrektor Polskiej Szkoły imienia Świętej Marii Magdaleny we Lwowie. Witam serdecznie, dzień dobry. Pani Dagmara Jakubowska, rodzic z Wielkiej Brytanii, mama dwóch pociech. Dzień dobry. Dzień dobry. I Andrzej Cierkosz, prezes Fundacji Dobra Polska Szkoła, Stany Zjednoczone. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zanim jednak przejdziemy do debaty, do dyskusji, przyjrzyjmy się, jakie są możliwości edukacji w języku polskim na świecie, bo polskie szkoły poza granicami to edukacyjne okno do ojczyzny. Tę formę nauczania najczęściej wybierają rodzice, którzy planują powrót do kraju, a dzięki kontynuacji programu dzieci i młodzież mają łatwiejszy start w szkołach w Polsce, ale także ci, którzy pragną, by ich dziecko było dwujęzyczne. Stacjonarnie, tu wybór jest duży, lub online, tutaj wybór jest dosłownie ogromny. Nauka w polskich szkołach za granicą to inwestycja w przyszłość dzieci. Pokazuje dzieciom, jak ogromnym darem jest umiejętność mówienia w drugim języku. Bardzo fajnie, że znają język angielski, bo chodzą do angielskich szkół, ale znajomość języka polskiego otwiera im w przyszłości drogi, czy do dostania innej pracy, czy posługiwania się w innych językach, jak lecą do Polski na przykład. Poza granicami kraju funkcjonuje dokładnie 69 jednostek edukacyjnych działających przy placówkach dyplomatycznych. Uczy się w nich 17,5 tysiąca uczniów. Dla tych rodziców, którzy nie mogą posyłać dzieci do szkół stacjonarnych, adresowana jest oferta szkół polskich przez internet, również tych, które działają w ojczyźnie. Marysia do 7 klasy chodziła do szkoły niemieckiej, teraz pójdzie do klasy 8, do 8 klasy szkoły polskiej. Po ukończeniu szkoły 8 klasy Marysia zda egzamin i ta szkoła oferuje również naukę w liceum, także będzie kontynuowała naukę w liceum 4-letnim. Zajęcia w szkołach za granicą najczęściej prowadzone są w systemie uzupełniającym, to znaczy dzieci uczą się języka polskiego, historii i geografii. Obok szkół państwowych działają szkoły społeczne. Szkoła jest organizacją tak zwaną non-for-profit, to znaczy, że jest samodzielną organizacją, która sama się utrzymuje, która sama się promuje, która sama wydziela sobie cele. Nauka w szkołach polskich to szansa dla uczniów na podtrzymanie więzi z ojczyzną. Gdzie zatem uczą się młodzi Polacy na świecie? Korzystają głównie, jak słyszeliśmy, ze szkół społecznych zakładanych i prowadzonych przez samych migrantów. Znacznie mniej jest tych szkół finansowanych przez władze Polski, czyli szkolnych punktów konsultacyjnych, które te z kolei podlegają Ministerstwu Edukacji Narodowej. To na początek zwrócę się do naszych gości. Opowiedzcie proszę Państwo o szkołach, które prowadzicie. Jak to wygląda może na początek w Belgii? Pani dyrektor, Polska Macierz Szkolna. Polska Macierz Szkolna jest organizacją oświatową, która na dzień dzisiejszy zrzesza 5 szkół społecznych oraz od września zacznie działać jeszcze jedna szkoła społeczna w Brukseli. Będzie to 6. szkoła społeczna zrzeszona w Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii. Poza tym w Belgii działa jeszcze 4 SPK-i i 3 szkoły niezrzeszone z macierzy. Także dostępność w Belgii do nauki języka polskiego jest dość dobra, chociaż jeszcze w niektórych są takie miejsca na mapie Belgii, gdzie jeszcze dzieci polskie mają dość daleko
oddalone miejsce zamieszkania od szkoły działającej w Belgii. Oblicza się, że około 4,5 tysiąca dzieci polskich korzysta z nauki języka polskiego we wszystkich szkołach w Belgii i myślę, że jeszcze około 50% dzieci polskich, które zamieszkują teren Belgii, nie uczęszcza do szkół polonijnych. Przenosimy się teraz na wschód. Pani dyrektor, jak ta sytuacja wygląda we Lwowie? Proszę powiedzieć króciutko o polskiej szkole we Lwowie. Nasza szkoła już na dzisiejszy dzień liceum jest szkołą stacjonarną finansowaną przez państwo ukraińskie. Od wielu lat funkcjonuje i ma bardzo długą swoją historię. W naszej szkole uczy się około 300 uczniów. Większość przedmiotów jest prowadzona w języku polskim. No i dzieci przychodzą do naszej szkoły z rodzin mieszanych albo z rodzin polskich, dlatego żeby podtrzymywać tradycje, podtrzymywać swoją polskość. A teraz przenosimy się za ocean. Fundacja Dobra Polska Szkoła. Jak wielu ma podopiecznych? Jak działa? To znaczy nasza fundacja nie jest szkołą przede wszystkim, więc fundacja została założona, żeby pomagać, wspierać wszystkich tych, którzy próbują utrzymać język polski i polską kulturę w Stanach Zjednoczonych. Więc może ja powiem dwa słowa o samej fundacji, trochę o edukacji polonijnej. Jak ona wygląda tak u My was? Działamy około 10 lat i może najbardziej jesteśmy znani z Polonijnego Dnia Dwujęzyczności, który był proklamowany przeze mnie i panią konsul Gacek w 2015 roku. I jest to takie święto wymyślone przez Elizę Sarnacki, które bardzo szybko rozprzestrzeniło się na całym świecie. O dwujęzyczności bardzo często mówimy na antenie TVP Polonia, ale jak wygląda edukacja polonijna właśnie za oceanem w Stanach Zjednoczonych? Kilka słów, gdyby pan wprowadzenia. To znaczy, Stany Zjednoczone są bardzo bogate w edukację polonijną. Mówimy tutaj o dwóch związkach, mówimy w sumie o... Tak, ja ostatnie liczby to jest około 25 tysięcy dzieci, którzy chodzą do polonijnych szkół, więc oczywiście to się skupia w takich rejonach najbardziej, tutaj w okolicach Nowego Jorku, tych stanów ubocznych i w okolicach Chicago i tamtych stanów, nie? Ale są te szkoły w różnych miejscach, więc jest to, te szkoły niektóre mają po 80, 90 lat. Więc mają długą historię, tradycje, nauczycieli. Niektóre są ogromne, mają po 500 dzieci na przykład, więc oni bardzo dobrze sobie radzą, nawet w czasie pandemii. Mają ogromne sukcesy. Problem jest taki, że tam jednak mimo tych wielkich liczb, to nie jest jakaś procentowo wielka ilość dzieci polskich, które chodzi do tych szkół. Ale chodzą, wiele z nich prowadzi aż do matury. Pani Dagmaro, pani jest mamą dwójki dzieci, jak już powiedziałam. Od jesieni będą one uczęszczać ponownie do polskiej szkoły. Jak wygląda nauka w tej szkole i dlaczego pani zdecydowała się dzieci właśnie namówić na naukę także w polskiej szkole? Ja nie musiałam swoich dzieci dużo namawiać. Córka poszła do polskiej szkoły, to jest Polska Sobotnia Szkoła imienia chorężego Karola Chodkiewicza w południowym Londynie. Zaczęła naukę w wieku 4 lat i poszła do przedszkola. I tak naprawdę w naszym przypadku wyszło to troszeczkę przez przypadek, ponieważ odbywały się pierwsze zajęcia przedszkolne, my nie byliśmy do szkoły zapisani i córka po prostu dołączyła za pozwoleniem nauczycielki. Jej się ogromnie spodobało i nie chciała stamtąd wyjść. I nie musiałam w moim przypadku w ogóle namawiać. Pomiędzy dziećmi zawiązały się przyjaźnie. Dzieci, które zaczynają szkołę polską w wieku przedszkolnym, idą później całą grupą do kolejnych lat. A dla was rodziców to było oczywiste, że dzieci będą chodziły do polskiej szkoły także? Dla nas to było oczywiste, że dzieci będą chodziły do polskiej szkoły. Nie tylko chcieliśmy, żeby dzieci uczyły się języka polskiego i żeby kontynuowały naukę, ale żeby również poznawały historię, tradycje, miały możliwość obchodzenia polskich świąt. I to dla nas jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję pani Dagmaro. Właśnie, z jakich powodów do waszych szkół trafiają dzieci? Co mówią rodzice, kiedy przyprowadzają swoje pociechy? Może na początek to pytanie skieruję do Lwowa. Przede wszystkim rodzice chcą, żeby dzieci znały język ojczysty.
żeby podtrzymywały tradycje rodzinne i narodowościowe, i my wszystko w tym kierunku właśnie robimy. Bardzo często mamy takie dzieci, których rodzice przyjeżdżają z Polski i też chcą, żeby dzieci przedłużały naukę w polskiej szkole. I w języku polskim, co jest niezwykle, podejrzewam, ważne. Także jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, ta duża odległość powoduje, że pewnie rzadziej odwiedza się ojczyznę swoich rodziców czy dziadków. Czy ten język polski to jest ten najważniejszy element, dla którego właśnie Polacy w Stanach Zjednoczonych decydują się posyłać dzieci do szkół polskich, polonijnych? To znaczy, jest pewno wiele powodów. Oczywiście ten język polski jest najważniejszy, ale ja myślę, że tutaj też ten element religijny ma swoje znaczenie, bo dużo tych szkół jest przy kościołach i szczególnie w młodym wieku rodzice wysyłają, bo chcą, żeby dziecko do komunii przynajmniej znało język polski. Nie? Więc jest wiele powodów, od tych najbardziej wzniosłych utrzymanie języka polskiego kultury, a czasami jest to dobra przechowalnia, więc jakikolwiek by nie był powód, to ważne jest to, że te dzieci chodzą do tych szkół i przynajmniej na początku, bo statystycznie niestety tylko 1/3, która zaczyna w pierwszej klasie, kończy te szkoły, ale nie ulega wątpliwości, że do końca życia im zostanie poczucie polskości, kontakt z rodzicami, z rodziną, z językiem polskim. Podobnie te powody podobne są także w Belgii? Pierwszym powodem oczywiście to jest ta świadoma chęć nauki języka polskiego, ponieważ Belgia jest krajem, gdzie jest dużo tej nowej emigracji, młodej emigracji, dużo rodziców, którzy przyjeżdżają na jakiś okres czasu z myślą powrotu do Polski. Ci, co nie rozważają na dzień dzisiejszy powrotu do Polski, ich świadomość nauki języka polskiego wiąże się z kontaktem z rodziną, z przyszłością dziecka, bo jest to zawsze jeden język plus w jego dorosłym życiu. Jest większa możliwość zdobycia później pracy i tak dalej. A czy obawy też czasami są? Jakieś pytania, które was zaskakują? To znaczy, myślę, że cały czas mimo takiej dużej już wiedzy rodziców, dużych takich dla rodziców szkoleń, które są organizują, jest obawa, czy ten drugi język, czy ta dwujęzyczność, trójjęzyczność, czy akurat w przypadku Belgii to jest aż czterojęzyczność, nie będzie przeszkadzała temu polskiemu dziecku, żeby nauczyć się tego języka kraju zamieszkania, tak? I tutaj rola duża szkoły jest w tym, żeby umieć przekonać tego rodzica, że ta wielojęzyczność jest atutem, rozwija dziecko i w niczym nie przeszkadza, żeby nauczyć się tego języka drugiego czy trzeciego. A czy spotkaliście się z taką sytuacją państwo, że zamiast posyłać do szkół polonijnych, polskich za granicą, to rodzice wybierają właśnie internetowe naukę w polskich szkołach w Polsce? Czy to jest jakiś już trend, o którym można mówić? To znaczy akurat w przypadku Belgii to pewnie jest wybierane przez rodziców w tym przypadku, gdzie nie ma dostępności dziecko do tej szkoły stacjonarnej, prawda? A myślę, tu gdzie jest możliwość, że odległości dowozu dziecka nie przeszkadzają w uczęszczaniu do tej szkoły polonijnej stacjonarnej. Rodzice wybierają szkołę stacjonarną, ponieważ ten żywy kontakt z nauczycielem, a oczywiście też żywy kontakt z kolegą w klasie, nawiązywanie tych przyjaźni, nawiązywanie kontaktów polsko-polskich jest jednak bardzo ważne. Czy w Wielkiej Brytanii też jest obserwowany taki trend właśnie, że polskie rodziny decydują się na naukę internetową w polskich szkołach w Polsce? Spotkała się pani z czymś takim, pani Dagmaro? Spotkałam się z tym. Mhm. Mam znajomych, którzy wybrali tą naukę przez internet, aczkolwiek wydaje mi się, że to, o czym mówiła pani Barbara, jest bardzo ważny ten kontakt z rówieśnikiem, bardzo ważny jest kontakt z nauczycielem. To jest coś, co jest jednak niezastąpione i mówi się, że o tym szkoła wychowuje. Chodzi oczywiście o naukę programu i o naukę historii, geografii, języka polskiego,
aczkolwiek przyjaźnie, kontakty to jest coś niematerialnego, a aczkolwiek bardzo, bardzo ważnego. Dlatego mimo, iż ja znam osoby, które wybierają tę naukę przez internet, to wydaje mi się, że i poziom, i efektywność nauki są nieporównywalne, jeżeli chodzi o żywy kontakt z tą osobą. Też tak mi się wydaje, te kontakty z rówieśnikami, którzy mówią po polsku, są absolutnie bezcenne. No ale pod tym względem poprzedni rok szkolny był wyjątkowo trudny, nie tylko dla całej edukacji, ale też przede wszystkim dla edukacji polonijnej, wydaje się. Spójrzmy. 168 pustych ławek. W kampanii społecznej Pandemiczna klasa, przygotowanej w Nowym Jorku przez UNICEF. Każda z nich symbolizuje miliony dzieci na całym świecie, przez ponad rok pozbawionych dostępu do edukacji. Polskie szkoły za granicą wracały do pracy tak szybko, jak było to możliwe. Rodzice mogli sobie wybrać, tak? Mieli opcję zdalnego nauczania lub powrotu face to face z nauczycielem w szkole. Pandemia była ogromnym wyzwaniem dla nauczycieli, którzy w warunkach edukacji online musieli mierzyć się z licznymi ograniczeniami. Jednak zdaniem wielu rodziców ten kolejny zawodowy egzamin zdali z wyróżnieniem, między innymi w polskiej szkole w Brunsum w Holandii. Tu odbywały się lekcje w każdą sobotę, ale to były lekcje takie interaktywne, nie tylko udzielanie informacji, ale naprawdę kontaktowanie się z uczniami, prowadzenie dyskusji, warsztaty. Pandemia ciągle jeszcze nakłada na szkoły wiele ograniczeń i to przez wiele miesięcy się nie zmieni. Nauczyciele będą chodzili po klasach, bo nauczyciele są szczepieni, prawda? Dzieci będą czekali na nauczycieli w klasach. No, też stosujemy już inny harmonogram, rozkład odżywiania się w stołówce. Przygotowania do kolejnego pandemicznego roku szkolnego za granicą idą pełną parą. Priorytetem niezmiennie będzie bezpieczeństwo. Jak pandemia wpłynęła na nauczanie polonijne w waszych krajach? Może zacznijmy od Stanów Zjednoczonych. Jak to wyglądało? Myślę, że na początku to było bardzo trudne, bo to jednak nauczanie przez komputer, jak już tutaj było wspomniane, było czymś nowym. I wszyscy faktycznie tęsknią za tym, żeby wylądować w szkole, ale ja myślę, że w pewnym momencie przeszło to na taki poziom, że zaczęło się sprawdzać i na pewno te szkody w nauczaniu nie były aż tak duże, ja myślę. A jak ta sytuacja i ten rok wyglądał na Ukrainie? Tam przypuszczam, nie każdy też ma dostęp do komputera. Nie jest to pewnie takie proste. No, nie byliśmy wyjątkiem. Też mieliśmy na początku trudności, bo były trudności techniczne. Zarówno jak nauczyciele, tak i dzieci nie wszyscy mieli niezbędne środki techniczne, ale staraliśmy się jak najszybciej ten problem rozwiązać i jakoś nam się to udało i zupełnie nieźle ukończyliśmy rok szkolny z dobrymi wynikami. Trudności miały te rodziny wielodzietne, gdzie było po troje, czworo dzieci, wszystkie chodzą do szkoły, a gadżetów w domu brakowało. No ale też jakoś rodzice starali się ten problem rozwiązać i wszystko udało nam się. Na dzisiejszy dzień jest dobrze i jeżeli od 1 września my zaczynamy naukę na żywo, jeżeli taka sytuacja wyniknie, że trzeba będzie znowu pracować zdalnie, to ja myślę, że bardzo dobrze będziemy sobie z tym radzili. Rzeczywiście uczniowie polskich i polonijnych placówek oświatowych nie mogą już doczekać się nowego roku szkolnego, właśnie kiedy będą mogli spotkać się bezpośrednio z rówieśnikami. Z ekscytacją, ale pewnie też i z niepokojem czekają na to rozpoczęcie nowego roku szkolnego szkoły. Wszystko przez pandemię, która wciąż w wielu miejscach na świecie negatywnie odbija się na frekwencji uczniów. Wielu naszych małych rodaków za granicą już nie może doczekać się powrotu do nauki w polskich i polonijnych szkołach. Jeśli skończyła polska szkoła, no to wtedy płakałam, no bo chciałam iść do polskiej szkoły i jeszcze tęskniłam za moich pani nauczycielek. Chciałam, żeby się skończyły w wakacje i iść do polskiej szkoły. Sytuację komplikuje pandemia, bo to właśnie jej przebieg w poszczególnych krajach będzie decydował, czy i w jakiej formie od września będą organizowane zajęcia. Tylko w poprzednim roku szkolnym przez COVID-19 wiele placówek zanotowało znaczny, sięgający nawet 50% spadek liczby uczniów. Trochę ludzi poryzygnowało, bo zdalne nauczanie im się nie podobało, wolą jak dzieci przychodzą osobiście do szkoły, więc dużo dzieci zrezygnowało, no i trochę emigracji wróciło do Polski.
Mniej dzieci i młodzieży w polskich szkołach już w zeszłym roku doprowadziło niektóre placówki na granicę przetrwania. Chyba większość szkół ma teraz problem. Jest to problem właśnie i z finansami, i z tym, aby z odpływem uczniów. Taka sytuacja w perspektywie kolejnych lat może negatywnie odbić się na podtrzymywaniu tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia. Czy spadek liczby uczniów w poszczególnych częściach świata rzeczywiście jest faktem? Jak to wygląda u Was i czy to jest trwały spadek? Zapytam może na początek, z tym pytaniem skieruję się do Stanów Zjednoczonych. Ten problem w Stanach Zjednoczonych już istnieje dość długo, bo pamiętajmy, że od jakichś 20 lat te kolejne wakacyjne fale Polaków, którzy przyjeżdżali tu, osiadali, brali małżeństwa, żenili się, tworzyli rodziny, nasze Polki, że tak powiem, produkowały Polaków, bardzo dzielnie skończył się, więc w szkołach polonijnych już w tej chwili mówi się o tym, że praktycznie nie ma pierwszego pokolenia, które tu przyjechało, gdzie wszyscy w domu mówią po polsku i dzieci są zanurzone w polskim środowisku, się skończyło. Teraz do szkół polonijnych trafiają dzieci z drugich, trzecich, czwartych pokoleń. Więc to już samo w sobie bardzo jest widoczne, choćby nie wiem jak próbować pominąć ten temat, jest to tendencja. A i jeszcze pandemia. Jeszcze to pogłębiło. Więc jest to zauważalne. Zmniejsza się ilość dzieci w szkołach polonijnych. A na Ukrainie? My nie mamy takiego problemu, bo tak jak ja już wspomniałam, my jesteśmy szkołą stacjonarną i dzieci normalnie uczęszczają do szkoły. Ilość dzieci nieznacznie się waha i jeszcze bardzo ważna jest dla tych dzieci perspektywa na przyszłość, dlatego że po ukończeniu naszej szkoły dzieci mają możliwość studiować w Polsce. A jak poważny problem jest kwestia podręczników dostosowanych właśnie do nauki w polskich szkołach za granicą. Może na początek o podręcznikach, jak to wygląda w Belgii. Więc podręczniki, Belgia nie ma akurat na Belgię napisanych takich podręczników do nauki języka polskiego, ale panie nauczycielki wybierają pozycje, które najbardziej są dostosowane jakby do programu nauczania polonijnego. Jest możliwość w tej chwili szeroka zamówienia darmowych podręczników z Orpegu, które finansowane są przez państwo polskie. Jest to właśnie bardzo takim dużym atutem i pomocą dla szkół polonijnych. Jak to wygląda w Wielkiej Brytanii? Pani Dagmaro, z punktu widzenia rodzica, podręcznik też jest niezwykle istotną sprawą, nie tylko ten wspaniały nauczyciel. Jest, tak, oczywiście. My korzystamy z podręczników, które proponuje szkoła i mamy tutaj pełne zaufanie do nauczycieli. Te podręczniki, wydaje mi się, że różnica między polskimi podręcznikami polega na tym, gdyż w jednej książce musi być informacja o historii, geografii, gramatyce i wszystko to musi się zmieścić w jednej książce i w jednych ćwiczeniach. Aczkolwiek podręczniki są kolorowe, jest bardzo dużo ćwiczeń, dzieci chętnie siadają do zadań domowych. Wydaje mi się, że też jest wkład własnych pomocy naukowych od nauczyciela. My rodzice również wiemy, jak z tych podręczników korzystać, w jaki sposób pomóc dzieciom w domu i wiadomo z każdej lekcji, co jest do przygotowania w domu na kolejną lekcję. A czy nie rodzi to takich obaw o spójność programową i o różnice programowe między poszczególnymi szkołami, że właściwie każdy troszeczkę czego innego uczy? Mi się wydaje, że tutaj jest najważniejsze, żeby nauczyciel wybierał to, co czuje, że jest najlepsze dla niego, dla uczniów, których uczy. I z racji samej struktury, że każda ta szkoła to jest taka samotna polska wyspa i pomimo szkoleń, wsparć, to jednak praca cała opiera się na tych dzielnych nauczycielkach, które uczą. W tym względzie, o którym rozmawiamy, pewnie zupełnie inaczej sobie radzicie i ta sytuacja wygląda na Ukrainie. Pytanie podręczników to jest problem, dlatego że mamy niewielki procent podręczników, które państwo ukraińskie nam tłumaczy na język polski.
I my sobie uzupełniamy, nauczyciele uzupełniają właśnie polskimi podręcznikami. Plus jest taki, że na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy oficjalne pozwolenie od ministerstwa na wykorzystywanie polskich podręczników jako dodatkowych środków do nauczania dzieci. Oczywiście, że program się różni i tutaj nauczyciele po prostu wybierają te tematy, tak jak już Państwo wspominali, wybierają te tematy, które pasują do naszego programu i starają się, żeby dzieci jak najwięcej tematów otrzymywali, uczyli się w języku polskim. To teraz chciałam Państwa zapytać o te, tak przechodząc już powoli do podsumowania naszego spotkania, o te korzyści wynikające właśnie z uczęszczania do polskich szkół, o tą dwujęzyczność, o której już kilkakrotnie żeśmy wspominali. Rzeczywiście obchodzimy już dzień dwujęzyczności, często na antenie TVP Polonia o tym mówimy. Dzieci, które uczęszczają do polskich szkół polonijnych za granicą, są po prostu o to bogate. I nie ma obaw, że ten język polski będzie się na język danego kraju albo kilka języków, jeżeli w danym kraju, jak na przykład w Belgii, mówi się w kilku językach. Zaczynając, myślę, że najważniejszą rzeczą jest jednak uświadomienie rodzica, jak ważna jest nauka języka polskiego, jeśli chodzi o zachowanie tożsamości, ale również jako taki dodatkowy atut na przyszłość w życiu dorosłym każdego dziecka. I tutaj na przykład Polska Macierz Szkolna w Belgii, zaczęliśmy jeszcze przed pandemią robić zjazdy młodzieży polonijnej, żeby młodzież się poznawała, żeby mogła wymieniać się doświadczeniami oraz wymieniać doświadczenia, w jaki sposób wykorzystuje ten język polski w tym dorosłym życiu. Pani Dagmaro, ja przypuszczam, że pani się nie obawia o to, że dzieci będą mieszać język polski z angielskim, a raczej, że ten język polski to będzie taki dodatkowy atut dla nich w przyszłości. Nie, absolutnie. Mi się wydaje, że nie będą mieszać języków. Dziecięcy umysł jest bardzo chłonny, a dodatkowo dzięki właśnie uczęszczeniu do polskiej szkoły nie ma tej różnicy, kiedy jedziemy do dziadków na wakacje albo jedziemy na urlop do Polski. Dzieci bardzo łatwo nawiązują kontakty z rówieśnikami z Polski, nie czują się wyobcowane, nie czują się inne. Panie Andrzeju, dwujęzyczność to jest coś, co szczególnie jest bliskie pana sercu. Tak, no ja się bardzo cieszę w ogóle, bo chciałem powiedzieć Państwu, że w momencie, kiedy zaczynaliśmy te 10 lat temu działać i robić różne rzeczy, to zawsze właśnie mówiło się o nauczaniu języka polskiego, o tym jednym języku i jakby cieszę się, że udało nam się wprowadzić modę na mówienie o dwujęzyczności, o tym, co jest najważniejsze w tym elemencie, to znaczy wspieraniu się i wykorzystaniu tego innego języka, żeby wspomóc w kształceniu języka polskiego. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo jak wrócę do tej sytuacji związanej z ilością dzieci w klasach, to nie jest tylko ilość dzieci w klasach w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, my jesteśmy daleko. Ludzie z Europy wsiadają w samolot, są w Polsce w ciągu godziny. Te kontakty z rodziną są dużo łatwiejsze. My tu jesteśmy bardzo daleko, to wszystko się porozciągało i to, co widać w tej chwili, to w szkołach polonijnych zmienił się też system nauczania języka polskiego, ponieważ jest to drugie, trzecie, czwarte pokolenie, jakby ważniejsze stanie się przekazanie kontaktu z Polską, kultury, tradycji, niż nacisk na zmuszanie dzieci, które są z domu, w którym już często się nie mówi po polsku na co dzień, do uczenia języka polskiego. Dlatego my tak bardzo walczymy o to, żeby wykorzystać to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, tą rewolucję językową, w której język polski staje się kluczem do kariery. Dwujęzyczność to wielki atut, to jest pewne. No i kontakt z krajem przodków, jego historią, kulturą i tradycją to kolejna korzyść, jaka wypływa z edukacji polonijnej, w edukacji w polskich szkołach za granicą. Myślę, że kiedyś dzieciaki, jak dorosną, na pewno będą wdzięczne zarówno nauczycielom, jak i rodzicom za to, że miały szansę i okazję uczęszczać do szkół i uczyć się w języku polskim. Pięknie dziękuję Państwu za obecność i dyskusję na ten niezwykle ważny i interesujący temat. Dziękuję też naszym widzom za uwagę.